Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku ze SkyHeroes.pl, czyli najfajniejszym serwerze Skyblocka w Polsce. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Jak dobrze wiecie, mieszkam razem z Tritsusem, no mieszkamy razem na wyspie. I ostatnio, słuchajcie, Ernest wpadł na dosyć fajny pomysł, powiedzmy sobie szczerze, że będzie kopał kobla przez 6 godzin, przez 6 dni po godzinę dziennie, coś takiego. W każdym razie się, nie wiem ile dokładnie kopał, wykopał wszystkie te skrzynki tutaj, były pełne kobla, co by dało mu około 17 albo nawet 20 tysięcy hajsu. Więc postanowiłem, że zrobię mu małego trolla przed dzisiejszym odcinkiem, póki go jeszcze nie ma w biurze. I słuchajcie, schowałem mu tego cobblestone'a. Tutaj dokładnie znajduje się cały kobl, który wykopał. Ciekaw jestem, jak bardzo się zdenerwuje i w ogóle czy od razu ogarnie, gdzie jest ten kobl i że to ja mu zabrałem. Ale generalnie tutaj, jak widzicie, jest skrzynka również z czerwonym proszkiem. To oznacza, że to jest skrzynka, która uaktywnia... O, proszę bardzo, to TNT. I mam nadzieję, że pomyśli, że straci wszystko po wybuchu tego TNT, ale jeżeli nie, no to oczywiście oddam mu wszystko, żeby nie było. Taki malutki troll. Przez chwilę chciałem po prostu się z nim pobawić na początku. A teraz, skoro tak czekamy już, aż przyjdzie... Słuchajcie, ludziska, patrzcie, patrzcie, gdzie ja się znalazłem, o co z tym chodzi w ogóle? No... nie śmiej się. Bardzo, gdzie jesteś? Gdzie się znalazłeś? O co chodzi? Słuchajcie, ludzie, słuchajcie. Ja tutaj, patrzcie, jakie mam wdzianko. Jedyny sposób, żeby mnie stąd wyciągnąć, to jeżeli zostawicie subskrypcję. Jedna subskrypcja to jest jeden dzień wyroku mniej, a mam milion dni wyroku, więc musimy dobić milion subów, żebym był wolny, stary. Wiesz, ile osób nie subskrybuje? Ile? 85% osób, które... Co? Co ty mówisz? Czy wy jesteście poważni? Czy wy jesteście poważni, serio? No właśnie, sąd mnie skazał za brak subskrypcji, naprawdę, bo to jest nielegalne po prostu. Tyle osób ogląda, 300 tysięcy w 48 godzin, a subskrybuje ile? 40 tysięcy mój kanał? Oj, niedobrze. To jest smutne, naprawdę, więc subskrybujcie w tym momencie, a ja teraz mówię wam, siemanko, ja jestem Tritsus, słuchajcie, jesteśmy na Skyblocku tutaj. Znowu, i gdzie jesteśmy, stary? Na skyheroes.pl, tutaj wam się wyświetla IP. No dobra, i teraz słuchajcie, Zipek. Co mordo? Ogólnie trzeba powiedzieć, że co się zmieniło na wyspie. Dawaj. Co się zmieniło na wyspie? No w sumie to się wszystko zmieniło na wyspie, ponieważ stary. Tak, zrobiliśmy farmę, gigantyczną farmę melonów i dyń. Słuchajcie, okazało się, że dynie i melony są dosyć spoko do zbierania. Na dyniach się lepiej zarabia, od razu mówię, bo melony jak zetniecie, to tam się czasem nie udaje zrobić jednego pełnego melona, a sprzedajemy niestety nie kawałki melona, a całość, ale i tak można dobrze zarobić. Do tego mamy całe mnóstwo zboża, ziemniaki, które trzeba zebrać, stary. Ja wczoraj zbierałem, ziemniaki. Dzisiaj ty zbierasz. Marchewki, słuchajcie, buraki mamy i jeszcze dwa dodatkowe zboża, tak żeby było więcej, żebyśmy mieli też coś do jedzenia poza tylko zarabianiem. No dobra, no to teraz w takim razie koniec tego nudziarstwa i słuchajcie, ludzie, ja robiłem bardzo ciekawą nudziarstwo, co? To było bardzo godzin, ciekawe. Przez 6 godzin kopałem kobla, to jest ciekawe. To jest ciekawe, no! To teraz żeś przyszpanował, no! Wykopałem w tym czasie ponad 200 staków cobblestone'a, które sprzedam. Stary, i teraz zarobię, patrz, ile tutaj... zarobisz z tego? To będzie tak powalone. Zobaczcie, ale czekajcie, najpierw, zobaczcie na to, ile tego jest straciłem, w ogóle. Więc wezmę sobie kit, narzędzia Sky Hero. To słuchajcie, bierzecie sobie, jeżeli macie rangę, którą możecie kupić. Ale nie tylko, są też... skyheroes.pl. Słuchajcie, kity są także dla normalnych graczy, są też kity dla, oczywiście, dla VIP-ów i tak dalej, ale po prostu ale są ja lepsze. Najlepszy, stary. No właśnie, właśnie. No stary, dobra, pokazujemy, ile żeś wykopał. Uwaga. To jest tak powalone. Tego... Zipek. Co jest grane? O, jaki aktor, aktorzyna się znalazł, weź do tego doła. Pada i po prostu... Co ty robisz? Zipek. Co? Tutaj, w tych wszystkich skrzynkach, nie było po 54 kobla, tylko było po... No wiem, było mnóstwo przecież, ja wiem, pamiętam. Było po 54... No, pamiętam, ja stary, dwie osoby, tylko dwie osoby mogły mnie okraść, albo ty, albo... Ale mordo, ja naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. Serio, to nie ja, no ja nie wiem, ej. O, to za, nie ja, jestem Zipek, nie kradnę wcale. To dać ci moje przebranie, Zipek, pójść do ciebie teraz i ci je dać, bo powinieneś w nim siedzieć. Naprawdę. Jakie masz przebranie? No, stary! No, gdzie ty w ogóle spadłeś, stary? Mordo, co ty zrobiłeś? Zostaw, jest? To jest... Zostaw to! To jest moja ukryta... Nie otwieraj tego! Nie otwieraj, ziom! Nie otwieraj, powiedziałem! Daj! Ja pierdzielę! Zipek! Jaki fail, no! Co to jest, Zipek? Jaki fail! Wszystko psuje! Wszystko psujesz, gościu! Nie, nie! Co to jest? Nie! Zipek!
uścibek, no co to ma być? Jaki mój to jest? Wszystko popsuł, no, mój troll! A co mój to był za troll? Nic, nieważne, dobra, spadaj. Dobra, weź, dobra, koniec. Nie nagrywam z tobą, elo. Słuchaj, stary. Odbierzmy sobie najpierw kalendarz, bo jest 17 dzień, uwaga. Tak, jest. Uuu, 16 emeraldów i idealnie to się, słuchaj, dzisiaj przyda. Dlatego, że 16 emeraldów nam pozwoli na co? Na handlowanie z wieśniakami, które musimy dzisiaj kupić. A bez kitu, no. To musimy zrobić dzisiaj. Zrobimy kalendarz, dobra. To czekaj, ja muszę tutaj to wszystko posprzedawać i zobaczyć ogólnie ile hajsu stary będę miał. No. Dlatego, że prawda jest ja taka, że będę w sumie co najmniej zamożny, a można powiedzieć wręcz, że bogaty. A wiesz co, ja też mam dużo siana jakby, co? Bo ja no też ile mam... masz? Ile masz? Dawaj. Z kalendarza było w ogóle wczoraj, bo jest kalendarz. Tak, 5000 monet, więc jeżeli chcecie, było, słuchajcie, wpisujecie. No. Mega macie dużo jeszcze czasu, słuchajcie, troszkę jeszcze czasu jest, więc jeżeli chcecie, to zacznijcie grać teraz, no, bo to dostaniecie mega dużo przedmiotów jeszcze przed świętami, a po świętach już niestety nie będzie tego kalendarza. To już będzie koniec. Zipek, ocenisz mi wyspę, jak będziesz miał czas? Jasne, tylko skończymy odcinek. O, będziesz oceniał wyspę? Ogólnie no, codziennie oceniam wyspy. Niedługo zrobimy odcinek z oceniania wyspy. O, tak, tak. Dobra, tak, to sprzedajemy, zostawię sobie tylko dwa staki, jakby się czemu przydały. Ciągle psujesz tutaj moją farmę? W ogóle ludzie, ja myślę nad zemstą na Zipku. Nie będę jaką stary zemstą? Nawet tego przed to ukrywał. Jaką za to, że zemstą? Mi schowałeś kobla i chcieliśmy wysadzić. O Boże, powietrze. Ale to było straszne. Nie, no nie myśl, że to nie było dla mnie chamskie, stary. Bardzo. Więc piszcie, jaka powinna być zemsta ogólnie na Zipku. Ale co? Teraz... Jeszcze no widzów co? Na mnie nasyłasz. Co to ma być? Mam 23 tysiące w ogóle, stary, ten. 23 koła? No. Mordo, to stać nas na więcej niż jeden wieśniak. Stać nas na co najmniej dwóch. A ty ile masz? Ty ile masz hajsu? Ja mam 10 klocy. 10 klocy, czyli mnie stać na wieśniaka i ciebie stać na wieśniaka. Ale ty powinieneś kupić dwa. Nie! Już ci kupiłem dzisiaj stare jedzenie rano. Co? Nie, ci kupiłem jeszcze na Skyblocku. Nieprawda, nie kupiłeś mi żadnego jedzenia. Jak nie kupiłem ci jedzenia? Ale... A kto ci kupił tosty? Zobacz, ale w prawdziwym życiu to się nie liczy. Czyli co? Oprócz tych wieśniaków robimy coś. W ogóle ten, patrz! Pandy mnie nie atakują, ludzie! Pandy mnie nie atakują, kochają mnie też! Ej, stary, a no? W ogóle zróbmy zadania. A, melony. Zdania. Melony, musimy przejść już do następnych zadań, bo to jest wstyd, że widzowie mają pewnie już porobione, a my nie. Dobra, 32 oak log, czyli drewno trzeba zebrać. Drewno, te, ja melony... sprzedałem dopiero co drewno, kurde. Sprzedałeś drewno? No, dawaj, musisz posadzić więcej. Zostaw to! To moje! Melony trzeba są moje. Trzeba posadzić więcej drzew, bo są tylko 4. Zbierać dyń, dobra. Pytanie brzmi, czy mi starczy na wykonanie zadania, no ale ogólnie też potrzebne nam jest drewno, żeby zrobić chatkę dla wieśniaka, stary. Dobra, słuchaj. Dla wieśniaka. Dynie, proszę, jednego. Tutaj są dynie, żebyś mógł wykonać zadanie, jeszcze jedno. I jeszcze 16 melona potrzeba. I stary, grzybiarnie trzeba i dostaniemy wtedy grzybnie! Co, grzybnia? Tak, za 5 czerwonych i za 5... A, grzybnia. O nie, stary, melona, kupuję, stary, kupuję grzyby. Tu są, ogród, tak. Dobra, kupuję i te, dobra. I uwaga, i zadanie od razu wykonam. I czy będę miał grzybnie? Stwórz grzybiarnię, wymagane bloki. O nie... A nie, one muszą być blisko po prostu, dobra. Ej, stary, o, dobra, są sezony, to skoro no. Tak, wykorzystamy teraz w tym momencie to miejsce, które ja stworzyłem wcześniej, jako żart. Jakie? I tam będziemy mieli grzybiarnię. A, dobra, mi to pasuje. Pumpkin steamsy trzeba zrobić. Dobra, teraz to zasadzamy. Ale ludzie, ja będę dobra, bogaty. Dobra, uwaga. Czy będę miał grzybnie? Mam grzybnie! No, co ty gadasz? Serio? Mam grzybnie, mam grzybnie, mam grzybnie. Co mam zrobić z grzybnią? Gdzie mam ją posadzić w ogóle? Co mam? Co zrobić z grzybnią? Stary, dobra, stary, popatrz, co mam w ręce. Zobacz, pa, 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 pa. Co masz w ręce? Grzybnia, grzybnia, grzybnia. Dobra, stary, co teraz jeszcze? Tak, tutaj... Zbieracz melonów jest. No dobra, trzy powiem ci tak. Jeszcze? Zostały mi trzy zadania, no mi też. A są jabłka? Jabłka? Je, są, na pewno są. Dobra, trzeba, stary, na pewno poprzytapiać jeszcze cobblestone'a. Tak, na szczęście tak, widzę, tak, że tak. Mamy jeszcze w skrzynce. Dobra, zróbmy piece, stary, dlatego że trzeba porobić cegiełki. No i tak naprawdę już będziemy bardzo blisko. Przejdziemy pierwszy stage cały zadań, super. No, dobra, a ty, stary, po takim czasie w ogóle się za to nie zabraliśmy. Czyszy mówiąc. No bo stary, no bo można na dwa sposoby, można na zadania albo na zarabianie po prostu, nie? Przechodzić. No, no ale zadanie też trzeba ukończyć, bo to jest głupie. Fakt, taki, fakt, można no. Powiedzieć. Dobra stary, to przygotujemy może te piece już później, a teraz zajmijmy się w końcu wieśniakami, bo ja chcę już je zobaczyć, no, zobaczyć dobra, jakie dobra, będą mieli dobra. Ulepszenia i tak dalej. A kupiłeś wieśniaka? Jeszcze nie, jeszcze nie. Kupuj. Ale stary, czekaj, czekaj, najpierw zbudujmy im domki i łóżka, no. Jeszcze na pewno. Więc tak, zrobimy im z, może a z drewna. Mamy, a tylko... mamy w ogóle koce? Właśnie nie mamy kocy. Nie mamy trzeba, wełny. Trzeba... A mamy dużo nie. Stringów? I mamy! Mamy? Zrobimy, dobra, zrobimy, to git, no. To git.
To skoro tak, okej. Ale nie mamy drewna. Czekaj, wiesz co? Skoro sprzedałem drewno, to sobie też je kupię. W końcu po to sprzedajemy, żeby móc sobie też kupić, kiedy chcemy. Jakie drewno będzie najładniejsze? Zwykłe chyba, nie? Jak to? Z jakiego drewna robimy? No, no tak, może być zwykłe. A robimy im normalne domki pieśniaków, czy ładne takie? Może później im zrobimy ładne, teraz póki co musimy z nimi handlować. No, teraz zróbmy, żeby mieli cokolwiek stare do mieszkania po prostu, a potem zrobimy im najładniejsze. No, później będziemy coraz to ładniejsze robić. Zrobić dwa takie same domki? No. Dobra. A few moments later. Ładny domek widzę tutaj leci. Czemu ma takie klaustrofobiczne miejsce w środku? Jak to? Czemu klaustrofobiczne? Co? Co jest? Jak mało miejsca. Co jest? Dobrze, taki... wystarczy. Idealnie, fajnie, że będą mieli taki ładny domek te ci wieśniacy. To czemu im zrobiłeś w ogóle tutaj drzwi? Gdzie? Kraty, a nie drzwi. Tutaj kraty? Tak, tak, tak. O, idealnie. O, dokładnie. No i super. Dobra, gotowe są domki, słuchaj, stary. Kupujemy w związku z tym teraz już naszych villagerów. Tak? Ja już kupiłem dawno. Więzienia gotowe. Przepraszam, że zrobiłeś. Jakie więzienia? Znaczy te domki, tak, domki. Rezydencja, apartament stary, pięciogwiazdkowy. Tak. Nie mieliście nigdy krat w szkole na przykład? Ja miałem w szkole kraty. Co można jeszcze w spawnerach kupić, stary? Ej, stary, jak to spalić? Co spalić? No to drzewo by się przydało spalić. A co jak podpalisz domek? No to co z tego? No, będzie się jarał, no. Ale czemu chcesz spalić? Przecież można latać. O, dobra, jest git. No nie, no bo co? W sensie, bo długo to się będzie. Dobra, mam pomysł stary już, spokojnie. Bez przesady. Nie będzie aż tak długo. Ale ja dobry pomysł mam, jaki? Zobacz co. No zobacz, no. Jaki dobry pomysł. A, stary. Teraz się rozwalą sadzonki. O nie, o jabłko, dobra, sztos. To chciałem właśnie. Stary, spokojnie, jest milion sadzonek jeszcze. Dobra, to ja to zostawiam, a niech to się zjara i tyle. Będzie git. To co, stawiamy wieśniaki, stary? Stawiamy wieśniaków, kupujemy wieśniaków. Dobra, uwaga. Sklep, uwaga. Pyk, ale fajny wieśniak. Village spawn egg. Okej, i co, ej, co on twój nie ma? Nie chce handlować ze mną. No bo musisz... Nie ma profesji. Nie ma profesji żadnej. Uwaga, ja swojego też. Pyk. A jak się robi profesję? Stawia się itemy specjalne. Tak. Tylko ja nie wiem, jakie są itemy specjalne, wiesz? Jeden to jest ten taki... Ta książka. Ja bym chciał od tego odsadzonek chyba. Tego od czego? Od sadzonek? No. Ej, to się nie pali, stary. Dobra, stary, trzeba dać im profesję jeszcze. Dobra, czyli robimy jednego takiego, a drugiego takiego, tak? Tak. Dobra, to zrobimy, stary, jednego wieśniaka, a drugiego uczonego. Ja właśnie zrobiłem papier i zrobiłem zadanie kolejne. O, to jest, zrób skoro tak bookshelfa, bo potrzebujemy na pewno bookshelfa, wiesz? Bookshelfa, dobra, tak, dobra, tak, tak, dobra. Tak, tak, tak. Dobra, stary, masz już tego bookshelfa, tak? No, mam. Czy mamy jakieś patyki? Mamy dużo patyków? Bo mi się dobra, stawiam bookshelfa w takim razie mu. Pyk. I co teraz? Ale nie tak, o nie! Ucz się, stary. Boże, ucz stary, się. nie. Ucz nie. się, wieśniak, co? Weź, po co, czemu postawiłeś bookshelfa? Jak to? Chodź tu, chodź ty z tym bookshelfem. O, popsuł się. No wiem właśnie, o tym mówię. Nie tak się robi. Daj mi tego bookshelfa. Nie, ja nie. Nie ma bookshelfa, nie istnieje przecież. No to zrób jeszcze jeden. No już. No, dobra. Dodaj mi. Ej. Kompostownik nie co działa. Zrobisz z bookshelfem, Zipek? Ten? Znowu nie działa kompostownik. Co zrobisz? Jak się robi kompostownik? Działa? Nie wiem, stary. Ale wiem za to jedno, że w tym ja momencie już nie pamiętam. Jestem w drugim jest! Levelu. Jest! Mam! Stary, mam kompostownik, trzymaj. Rzuć tam jednemu, a drugiemu zrobię oczywiście, żeby był librarianem, czyli... Uwaga! Ta. O, jest! Jednemu daję kompostownik, to twojemu. Nie. Nie, no nie ma znaczenia. Tak no Zipek! No co, no nie ma znaczenia. Po lewej stronie miał mieć bookshelfa. Już. Mamy dwóch, okej. Okay. I zobacz na to! Ten 24 kartki? Co to jest Repeater 3? Mój stary handluje ziemniakami. Tak? Za emeraldy i emeraldy za chleby. Pokaż, daj mi zobaczyć. Ziemniaki za emeraldy i emeraldy za chleby, okej. Okay. Ale to nie, to stary... będziemy wykorzystywać tego tutaj, będziemy wykorzystywać tylko, żeby zdobywać emeraldy, a tego tutaj będziemy, żeby zdobywać fajne tutaj recepty. Ej, czekaj, nie, to ja muszę tam ziemniaki, bo ja chcę go wyekspić od razu trochę na tym odcinku. Co? W ogóle, no, przecież dawaj. Się je expi. No dobra, to jest najważniejsze. Dawaj. To ja temu kartki dobra, dam. Czekaj. Ja zbieram ziemniory. Mamy dużo. Ej, nie mamy trzciny, zapomnieliśmy o farmie trzciny. O Boże. No. Ty zapomniałeś. Spadaj. Ja kopałem kobla. Dobra, stary, to gdzie kładziemy naszą trzcinę? Trzeba zrobić bajorko wody znowu. Może chcesz, tutaj? Żebym poszerzył wyspę, stary? Tutaj może zrobimy, na razie póki co. Wiesz co, nieważne w sumie na razie. Na razie nie może, na razie póki jest niepotrzebne, to nie. Ej, już nie ma dirta. Wszyscy piszą na czacie, Zipek. Nie masz już dirta? To kup. Jak kupuj? No. To jest drogie. No to trudno, kup. Ja oszczędzam, stary. Zobacz, ile ja wydałem na ten, na nasze te farmy. Dobra, klep. No dobra, mam stary. Okej. Okay. Więcej? Biedaku.
Źbek. No co, no jak ty kurde tak mało zaraz kupujesz? Zaraz porównamy nasz stan portfeli w Minecraft. No dobrze, dobrze, ale zobacz ile ja wydaję na co dzień. A ile ja wydaję? No ile ty wydajesz, a ile ja? 7000 na wieśniaka. Ja już ogółem? Dobra, są statystyki ile ty zarobiłeś, a ile ja zarobiłem? Nie. Nie można. Dobra, Zipek, wiesz co ja teraz robię? Co? Wiesz co ja teraz robię? Co? Wydaję całe moje pieniądze na klucze do legendarnych skrzynek. Ooo, serio? Albo nie teraz, na przyszłym odcinku. Zrobię konkurs, stary. Ja dam ci pozbierać. Tak się składa, że mam dwa epickie klucze. Trzymaj. Dobra, jeden. To dwa epickie możemy teraz wydać. A ty masz tylko dwa. Ja muszę znaleźć mój, swoje? Bo go wsadziłem do skrzynki. Myślałem, że już no do skrzynki wsadziłem. A, tutaj są, dobra. I idziemy i zobaczymy, dobra, komu się lepsze itemy. A w przyszłym odcinku, stary, po prostu kupujemy po 10 epickich kluczy i zobaczymy, komu wtedy się lepiej. O, trafi. Dobra, dobra, zobaczmy. Wszystkie nasze pieniądze na wydajemy wyjdzie. Na ruletkę. Zobaczymy, ale to nie, dobra. To musimy dużo zarobić, skoro tak. Uwaga. Jeszcze nie otwierałem. 3, co jest? 2, 1. Go! Uwaga, co ci się trafia? Nic. Co ci się trafia, Zipek? Przyznaj się. A, nie ma miejsca w inwentory. O, 16 dirta, stary, gras. A ja? Stos, dobra, zobaczymy. Uwaga, co się uwaga, trafi, co mi się trafi. Ej, tu jest spawner? No. Wszystko tu jest obawane, siema mordo. 2000! Czego? Hajsu! Co? 2000! No dwa dobra, kloce. To masz 5 razy lepszą wygraną. Dobra, lecimy kolejny. Uwaga. Uwaga, ba żelaza, no nie. Chyba Zipek wygrał konkurencję. Nie, chyba nie, 16 węgla. A, dobra, to ja wygrałem więcej teraz. Wygrałem. Ja teraz w takim razie wygrałem. No dobra, więc jest 1-1 i rozstrzygniemy to w przyszłym odcinku, kto lepsze dobra. Rzeczy trafi dobra. W takim razie. Ej, ale stary, dobra. To ja mam 16 emeraldów, ty też masz 16 emeraldów. Możemy emeraldami ulepszyć w sumie naszych wieśniaków. Chyba, nie? A nie, nie da rady. No, możemy też ziemniakami, stary. Mamy 3 staki ziemniaków. Dobra, to ja, stary, ulepszam ziomala. O, ej, dużo się go ulepszał. Zostaw go. Masz jeszcze te ziemniaki. O, stary. I co, ulepszony jest? Już jest lepszy? Tak. Pokaż, a jakie ma teraz ulepszenie? A, jeszcze nie. Co jest? Teraz trzeba, stary, czekać po prostu. O, o, o! Co? Jest! Ewoluuje? Ewoluował! Stary, ma... Co ma teraz? Jest! Dynie, pokaż, stary, pokaż, za emeralda, pokaż. Popatrz. A dyni jest multum, ziom. Dawaj, dawaj, dawaj. Daję mu więcej dyń. O, zaraz będzie miał kolejny level. Ziom, już dobra. Jest tak blisko, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Uwaga. Zapiszę kolejny ten level! A co teraz ulepsza? Melony nad emeraldy! Melony? A ile? Tak, stary, cztery pełne, czyli musimy ten, musimy stary więcej... Zipek, sprzedaj dynię, to chodź. Akurat, skąd on wiedział o dyniach? I się tepnie do mnie. Stary, no. trzeba zrobić, zdobyć książkę, w której będziemy mieli ulepszenie, które daje Silk Toucha, a dzięki czemu nie będziemy jakby na dynie tracić aż tak dużo. Ale wiesz, co chodzi? Na melony się traci. Nie na melony znać się, przepraszam. No, będziemy z Silk tak, Toucha dużo sprzedać. Ale na pewno ktoś by nam sprzedał, stary, z widzów. Silk Toucha? Silk Toucha. No. Dynie chce? O nie, jednego trzymaj tego. Dynię. A nie może sprzedasz mi dynię, po czym Zipek wszystko oddaje za darmo. Przelał mi 1000 hajsu za dynię. Okej. Okay. Dobra, sztos. Mam 1000 hajsu, ale zarobiłem na tych dyniach. Widzisz, widzisz jak dobra. Się zarabia, kurde, na farmie? Mówiłem ci. Farma the best. Stary, właśnie w tym momencie nasz wieśniak, będzie miał właśnie widzę, że kolejny ma jeszcze lepszy. Level już. Bogdan. Dobra. Nazywam go Bogdan. Stary, ale ja nie wiem, czy można go jeszcze bardziej wyekspić. To daj go, daj go. No jak tak, Zipek. I pokaż, i co teraz? Czy on może być jeszcze lepiej niż ekspert? Może być mistrzem, może. Podejrzaną strawę, stary, wziąłem. Ma level? Ej, dam widzowi podejrzane żarcie, stary. Nie, to bardzo niedobre, nie dawaj jeść nic. Nie może, bo nie jest na wyspie, musisz mu tak dać. Trade, shillek. Patrz co napisałem, jest podejrzane żarcie, pychotka. Mam nadzieję, stary, że będzie odpowiedzialny i nie zje od obcego. O nie, zjada! O nie, o nie! O nie, o nie! A dobra, ja też zjem. A co to robi? Co to stało, zrobiło ci? Weakness, stary. O nie. Dobra, jest master, jest master. Pokaż, tak? No Zipek, to ciągle za siebie zajmujesz mojego wieśniaka. Może mieć złote marchewki i te. Aha. I melony. Dobra. Musimy mieć więcej ich, wiesz? Dobra, mistrzowski farmer, a ten stary? No ten jest niewyewoluowany. Papier, ej, bez kitu papier będzie można łatwo sprzedawać akurat. Potrzebujemy więcej na pewno villagerów jeszcze. Tego wieśniaka zostawimy jednego, on będzie bogaczem, on będzie miał mnóstwo, no. Ale tutaj potrzebujemy więcej librarianów tych, Popór. Bo oni będą mieli Popór. Fajne ulepszenia. Ale to by było w sumie chyba już wszystko jak na razie. Tak, tak, wbijajcie na nasz serwer, grajcie z nami, na pewno niektórzy będą mieli okazję nawet po... Takie
dzisiejszy. Dokładno. Niedługo będzie odcinek z oceniania wysp najlepszych. Będą do wygrania pewnie fajne nagrody, co nie Zipek? Na pewno. Zdecydowanie. Więc my się z wami żegnamy. Do Widzimy zobaczenia. Się już niedługo. To było na tyle. Na razie. Na razie. Cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!